się już noc nadciąga, jak wędrowny skład. Już w sobotę wszyscy, którzy przyjadą do Białowieży, a przyjadą pewnie ludzie z całej Polski, będą mogli usłyszeć naszą część tego hejnału czwartego Festiwalu Przyrody Żubrowisko. Są z nami organizatorzy, ludzie, którzy wiedzą wszystko na ten temat. Sam Bordodziński, którego już poznaliśmy, multiinstrumentalista, dyrektor artystyczny festiwalu i człowiek, który festiwal wymyślił, jego dyrektor Jarosław Chyra. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Właśnie, dlaczego zrodził się taki pomysł w pana głowie, że potrzebujemy Festiwalu Przyrody w Białowieży? Z wielkiej ludzkiej potrzeby, masowej potrzeby obcowania z przyrodą. Jak najbardziej wszyscy potrzebują, nie oszukujmy się, jeżeli nawet ktoś nie lubi przyrody, to gdzieś tam głęboko ta nutka, ta struna w nas tkwi, wystarczy ją poruszyć i od tego momentu już się kocha przyrodę. Bo tak się zastanawiam, jeżeli mówimy o tym, że zjadą się tam ludzie, którzy kochają przyrodę, chcą ją chronić, i profesjonaliści, i amatorzy, to czy to dobrze przyrodzie zrobi, jeżeli zjedzie się tam tłum turystów, będzie hałas i cywilizacja dotrze do Białowieży? Bardzo dobrze przyrodzie zrobi, dlatego że poprzez spotkanie zwracamy uwagę na przyrodę. To spotkanie również ma na celu to, żeby zwrócić uwagę na pewne problemy, które są zapominane. To jest całe środowisko ludzi kochających przyrodę i pracujących na rzecz przyrody. I właśnie podczas takiego festiwalu jak Żubrowisko wiele spraw, które zwykle są w cieniu, wychodzą na światło dzienne. Jak się udaje dialog, spotkanie i rozmowa takich dwóch światów, które próbujecie zetknąć? Ten świat wiedzy, tak jak profesor Simona Kosa, który jest patronem honorowym, mówi, że żeby dobrze chronić przyrodę, to trzeba połączyć wiedzę i wrażliwość. I wyłączycie, zapraszacie naukowców, zapraszacie artystów i oni potrafią rozmawiać ze sobą i się porozumiewać. No ale same te środowiska nawet dziękują, że jest takie miejsce, gdzie nie drążą swoich wąskich specjalizacji, tylko gdzie nagle mogą zupełnie luźno podejść do tematyki przyrody, otworzyć się i okazuje się, że ktoś, kto robi film, może zaprosić muzyka, prawda? To jest już taki typowa sprawa. No, jeżeli robimy film, to jest nam potrzebna muzyka. Ale bardzo często ktoś, kto zajmuje się czystą nauką, ściśle nauką, jakimś owadem, nagle zobaczy go w jakimś zupełnie innym wymiarze artystycznym i spojrzy zupełnie inaczej na obiekt swoich badań, prawda? Także to wszystko jest potrzebne i to jest chyba jedyne miejsce, gdzie rzeczywiście te środowiska mogą spojrzeć na tę przyrodę zupełnie z dystansu. To jest niesamowite. W ubiegłym roku pan Sambor występował podczas festiwalu jako artysta muzyk. W tym roku wraca już jako organizator, dyrektor artystyczny. Dlaczego? Co takiego jest magicznego w tym festiwalu? Mówicie, że to jest festiwal inny od wszystkich. Dlaczego? Poznałem tam człowieka, który hoduje wilki. Który hoduje wilki od szczeniaka i robi serię filmów dokumentalnych, przyrodniczych. Poznałem tam człowieka, który żyje z borsukami. Poznałem tam człowieka żubra. To znaczy człowieka, który siedzi tutaj obok mnie i taki pseudonim do niego bardzo pasuje, ponieważ jest rzadkim okazem, bo to trzeba tak nazwać. Zorganizowanie takiego festiwalu wymaga jakby jakiegoś niesamowitego samozaparcia i energii. I on jest przyrodnikiem, a jednocześnie dobrym menadżerem. I to wszystko widać podczas tego festiwalu. Ja występowałem jako wykonawca na zeszłorocznej edycji, a w tym roku, znaczy na tegoroczną edycję, przygotowaliśmy coś, co, na co składa się udział większej ilości artystów, ale co posiada jakby kontynuację tego, co było w zeszłym roku. Bo to jest też jak gdyby już przypisane do tego festiwalu, że tam się pojawiają wielkie nazwiska. Rzeczywiście udaje się zachęcić ludzi ze świata wiedzy, ze świata muzyki, żeby przyjechali, a podzielili się swoim talentem. Oczywiście. Bo Anna Maria Jopek, bo jest Nastaczkowska, Stanisław Sojka, a w tym roku przecież wielka gwiazda. Ursula Dudziak, ale Jan Jakubkolski będzie u nas, mimo że w tym samym czasie, w sobotę, jest gala festiwalu w Gdyni, wybiera Białowieżę, przyjeżdża do nas. Także... To trudna decyzja? Z tego, co rozmawiałem, to nie. Mamy tutaj w studiu takie ciekawe instrumenty. Czy możemy poprosić, żeby posłuchać chociaż jednego z nich? Ciekawostki. Zaproszeni na ten festiwal są również Józef i Joszko Broda, którzy będą konferansjerami. Niecodzienność konferansjerki w wykonaniu tych ojca i syna, tego duetu, polega na tym, że oni są multiinstrumentalistami, grają na przedziwnych instrumentach, na liściach, na trąbach, szałasku i tak dalej, podobnie jak ja. Ja tutaj specjalnie dla telewizów przyniosłem kilka z tych instrumentów.
które wprowadzą nas w klimat tegorocznego żubrowiska. A teraz troszeczkę z innej beczki. To jest bodaj najmniejszy puzon świata. Tak, to jest kieszonkowy puzon. Z reguły puzony są tej wielkości. Rzeczywiście, dwa różne klimaty i dwa różne nastroje. Tak będzie w Białowieży. Tak będzie w Białowieży. No tak, będzie i biesiada naukowa, i promocji książek, i pokazy filmów, i spotkania z ludźmi. Kto tam powinien się znaleźć jako słuchacz, jako uczestnik tego festiwalu? Do kogo wy adresujecie? Ja co roku to powtarzam, że festiwal jest naprawdę kierowany do wszystkich. Od najmłodszych do najstarszych. Od mieszkańców małych miejscowości po duże, bo ta przyroda naprawdę siedzi wszędzie. I dlatego na festiwalu często zarzucano mi to, że to nie jest jakiś festiwal tematyczny. Ale nigdy nie zabrakło filmowców, muzyków, literatów, naukowców. Wszyscy, którzy czerpią swoje inspiracje z przyrody, znajdują się w tym roku. No właśnie, to jest ciekawostka, którą ma pan w rękach. Jestem bardzo dumny, dlatego że udało się wydać dwie książki z okazji Festiwalu Żubrowiska. Jedna z nich to jest Kufereczek bajeczek Ryszarda Gruchatki. Ryszard jest... Ja sugeruję, że tutaj czytelnikiem powinno być dziecko, ale podobno niekoniecznie. W żadnym wypadku. Są to naprawdę wierszyki kierowane do wszystkich. No, to są wierszyki o tym, jak bałwan rozmawiał z prezydentem, czy jak leśniczy zrobił listę, także bardzo na czasie zupełnie. A ich autorem jest jednocześnie drwal i poeta. Ryszard Gruchatka gościł u nas 2 lata temu na festiwalu. Poznaliśmy go, zobaczyliśmy, że to jest człowiek całkowicie przesiąknięty lasem. Musi się znaleźć na festiwalu. Musi się znaleźć na festiwalu i jestem bardzo dobry. Zostaje ślad po nim w formie książki. Na koniec tak pokrótce, co będzie w programie? Kiedy warto przyjechać do Białowieży? Raczej w sobotę, czy raczej w niedzielę, czy trudno ominąć którykolwiek dzień? Raczej w sobotę i raczej w niedzielę. Trudno ominąć jakikolwiek dzień. Tak, program jest preparowany, to 2 dni to akurat nie jest dużo. Można sobie przyjechać do Białowieży, tam jest naprawdę przecudownie, prześlicznie. I trudno jest porównywać jabłko z gruszką, naprawdę. Po prostu i zachęcam do zjedzenia jabłka i do zjedzenia gruszki. To gdzie będziemy mogli jeść te jabłka i gruszki? Gdzie i o której? Startujemy w Białowieskim Parku Narodowym o godzinie 12 w sobotę. To jest tradycyjnie. Może nie jest tylko tradycyjne to, że zawsze startowaliśmy w październiku, teraz to jest miesiąc wcześniej. Kończymy pierwszy dzień koncertem Gwiazdy i następnego dnia startujemy bardzo wcześnie, bo już o godzinie 9 rano, choć na przyrodniku to jest bardzo późno, bo naprawdę duże grupy wracają już z lasu, z wycieczek i festiwal kończy się około godziny 15. Czy żubry się pojawią na tym festiwalu? Żubry się pojawią w najróżniejszych formach. Będzie specjalny pokaz filmów o żubrach, zresztą bardzo zabawnych. To wszystko przed nami. Już w sobotę i w niedzielę warto być w Białowieży, a na zakończenie będziemy jeszcze mieli okazję posłuchać przedziwnego instrumentu też z dalekiego kraju. Bardzo dziękuję. A jak się nazywa ten instrument? Instrument się nazywa didgeridoo i pochodzi z Australii. Byli naszymi gośćmi organizatorzy 4. Festiwalu Przyrody Żubrowisko, Jarosław Chyra i Sambor Dudziński. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w Białowieży. Do zobaczenia. Dziękujemy. I'm not going to be able to do that.